Keto Wtorek, odcinek 62. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Często pytacie mnie o to, co jeśli wywali mnie z ketozy, jak wygląda ten proces powrotu. Więc dzisiaj będzie o tym, jak poznać, że wywaliło nas z keto i ile trwa taka ponowna adaptacja i co z nią zrobić. Zapraszam. Kochani, przede wszystkim to teraz ja to nagrywam w wakacje, kiedy mamy dużo owoców, mamy dużo czasu na to, żeby się, albo powinniśmy mieć, dużo czasu na to, żeby odpocząć, zrelaksować się, wyjechać i nie martwić się tak bardzo o to, co jem, kiedy i czy wywala mnie z ketozy. Więc teraz jest najlepszy moment na to, żeby ewentualnie popróbować nowych rzeczy, żeby wpadły jakieś węglowodany, bo też nasz organizm lepiej sobie z nimi poradzi. I to naprawdę nie jest koniec świata, jeżeli nas, jak to się mówi, wywali z keto. Jak do tej ketozy wrócić? Jeżeli poprawnie przeprowadziliśmy ketoadaptację, czyli przez przynajmniej miesiąc czasu, a czasem nawet dłużej, już przechodziliśmy ketoadaptację, byliśmy w stanie ketozy, czyli jeżeli chodzi o ciała ketonowe z krwi, były one powyżej 0,5 milimola na stabilnym poziomie przez dłuższy czas. Jeżeli byliśmy w stanie ketozy, to nie jest tak, że po prostu teraz znowu musimy się adaptować przez kolejne 30 dni. Ketoadaptacja, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem. I im bardziej jesteśmy w tym procesie zaadaptowani, zaawansowani, tym szybciej później do tej ketozy wracamy. Za pierwszym razem powiedzmy, że adaptujesz się 30, czasem 60 dni, czasem nawet dłużej, w zależności od tego, co się w Twoim organizmie dzieje. Natomiast później jest to czasem kwestia 1-2 dni, żeby wrócić do keto, żeby znowu w naszej krwi te ciała ketonowe były powyżej 0,5 milimola, jak to jest przyjęte ogólnie. Natomiast warunek jest taki, że Twoje ciało musi już być elastyczne metabolicznie, musi potrafić palić tłuszcz zamiast glukozy, czyli ten tłuszcz, ta tkanka czy tkanka tłuszczowa musi być jego preferowanym źródłem energii. I jeżeli to masz już za sobą, to naprawdę możesz nawet na miesiąc wyjść z keto i jeżeli chcesz do keto wrócić, to nie będzie to już tak drastyczne przeżycie. Owszem, są przypadki, kiedy wypadnięcie z keto jest bolesne. Są to szczególnie osoby, które po prostu mają problem z gospodarką cukrową i do tej ketozy jest wrócić trudniej, ale po prostu nie ma się też czego bać. Trzeba pewne różne rzeczy testować i sprawdzać, jak to działa. Jakie są objawy czy sygnały tego, że nas z ketozy wywaliło? Przede wszystkim, jeżeli pojesz dużo węglowodanów i wiesz, że to jest dużo za dużo, no to wiadomo, że z ketozy nas wyrzuci i zazwyczaj następnego dnia rano można to porównać do takiego poczucia kaca. Nie masz siły wstać, jesteś osłabiony, zmęczony itd., itd. I mówię, nie zawsze tak jest, ale rzeczywiście takie mocne przedawkowanie węglowodanów może się tym skończyć. Poza tym wraca tak zwany brain fog, czyli ta mgła umysłowa. Jeżeli ktoś na ciałach ketonowych, jego mózg funkcjonował bardzo sprawnie, był taki czysty, no to może poczuć z powrotem takie lekkie, jak bym to nazwała, nie wiem, otumanienie. Ale nie, że od razu jesteśmy tumanami, ale że troszkę gorzej ten nasz mózg funkcjonuje. Jeżeli mamy ochotę na słodkie, to prawdopodobnie też wywaliło nas z keto. I jeżeli mamy w ogóle potrzebę częstszego jedzenia. Jak jesteśmy w ketozie, tłuszcz jest paliwem długoterminowym, możemy mieć długie przerwy od jedzenia. Natomiast jeżeli znowu nam się chce co chwilę jeść, no to prawdopodobnie z ketozy nas wywaliło. I to nie jest tak, że tylko węglowodany wywalają z keto. Może to być też duża ilość stresu, może to być bardzo mało snu, może to być bardzo duży wysiłek fizyczny, który też potrafi wywalić z ketozy, więc tych przyczyn może być sporo. Natomiast naprawdę, jeżeli boisz się zjeść garść malin, truskawek, borówek, czereśni czy nawet jabłka, to się nie bój, bo uważam, że te wszystkie fobie, jakie mamy związane z żywieniem, są o wiele bardziej niebezpieczne niż wypadnięcie z ketozy. Także jeżeli wypadniesz z ketozy, chcesz do niej wrócić, mam o tym film, jak wrócić do keto.
więc nie będę tego tematu powielać, tylko odsyłam Cię do tego filmu. Natomiast to nie jest tak, że potem znowu będzie taka trudna adaptacja, jeżeli było najpierw ketoflu, czyli tak zwana grypa węglowodanowa, że teraz przez kolejnych, nie wiem, 2 tygodnie będziesz się beznadziejnie czuł. Raczej już, nawet jeżeli ciężko przechodziliśmy adaptację za pierwszym razem, to już kolejne adaptacje są po pierwsze szybsze, po drugie łatwiejsze i po trzecie mniej bolesne. Więc korzystajcie z tego czasu wakacyjnego. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!